Panie Elżbieto, poprawiło się bezpieczeństwo przy Pani przedszkolu. Pojawił się próg spowalniający, jest lustro na skrzyżowaniu z ulicą Żeromskiego. Czy jest Pani zadowolona tych zmian i co jeszcze Pani by chciała ewentualnie tu zaproponować? Bardzo jestem zadowolona, że wreszcie starostwo zadziałało, że jest ten właśnie próg spowalniający, że jest oznaczenie, że jest lustro, że jest spowolnienie ruchu. Nie ma natomiast tego, na co rodzice też o co prosili, przejścia. Przejścia tutaj. W którym miejscu miałoby być? Pani pokaże. No myślę, że nie jestem jakoś upoważniona do tego, żeby tutaj nie znam na przykład. Się za bardzo, ale no z góry nie ma. Gdzie przejścia, stoimy? Nie jest połączenie. Najbliższe przejście jest obok starostwa przy Niemcewicza tam jest, tak, że tutaj brakuje przejścia. Z ulicy Żeromskiego, z ulicy Żeromskiego, więc warto byłoby o tym pomyśleć. Myślę, że mamy progi spowalniające z jednej strony, że z drugiej strony od strony starostwa też powinny być.